Dobra, witam wszystkich. W kolejnym odcinku zagrajmy w modyfikację do Gothica. Będziemy kontynuować naszą przygodę. I musimy te cholerne 12 piw skombinować. Hej, jesteś tu nowy, nie? Potrzebuję kogoś, kto zaniesie wodę naszym zbieraczom ryżu. W ten sposób od razu poznasz kilku ludzi. Zainteresowany? Jasne, chętnie wam pomogę. Świetnie. Idź do ryżowego księcia. On da ci wodę i powie ci, co należy zrobić. To ci powiem potem. Ryżowy księża. Przysyła mnie Lewus. Tak? I co powiedział? Mam zanieść wodę zbieraczom ryżu? Dobra. Masz tu tuzin butelek. To jakieś dwa razy więcej niż liczba zbieraczy. Więc postaraj się rozdzielić je sprawiedliwie. Dobra. Przysyła mnie Lewus. Przyniosłem ci wodę. Dzięki, chłopcze. Piękne dzięki. Piękne dzięki. Chyba będziemy to po prostu pomieszać dialogi. Będę się powtarzać. Przysyła mnie... już dwa. Przysyłam. Dobra. Już trzech. Co tu robisz? Szukasz kłopotów? Spokojnie. Jestem tu nowy. Wyglądasz w porządku. Chociaż nigdy nie wiadomo. Zawsze znajdzie się jakiś nowy, który wyobraża sobie nie wiadomo co. Co ktoś taki jak ty robi w towarzystwie zbieraczy? Lee też mnie o to pytał. Nie chcę już walczyć. No, chyba że w obronie własnej. Raz zabiłem człowieka. I jak dla mnie to było o jeden raz za dużo. Zresztą dlatego właśnie trafiłem do tej zapchlonej kolonii. Jak to się stało? Zwykła bójka w karczmie. Nie chciałem zabić faceta. Chyba po prostu za mocno go walnąłem. Byłem wtedy kowalem. Najwyraźniej nie doceniłem własnej siły. Dlaczego dołączyłeś właśnie do tego obozu? Już ci mówię. Do wyboru miałem tylko tych świrów z sekty. A nie uśmiechało mi się pranie mózgu, któremu chcieli mnie poddać. W starym obozie miałem za dużo kłopotów ze strażnikami. A tutaj najemnicy i szkodniki traktują mnie z szacunkiem. To znaczy, boją się ciebie? Może. Tak czy inaczej, tutaj znalazłem spokój. Radzę ci pójść w moje ślady. Możesz mnie wyszkolić tak, bym był równie silny jak ty? Nawet gdybym mógł. Po co ci to? Co samoobrony? Do tego potrzeba szybkości, a nie siły. Myślisz, że gruchotanie kości pomoże ci wieść spokojne życie? Dobre pytanie. Przemyślę to sobie. Przysyła mnie Lewus. Przyniosłem wam wodę. Dzięki, kolego. Jeszcze trochę, a zacząłbym pić z kałuży. Dobra. Gul, gul, gul. Dobra, koniec. Dobra, będziemy latać po resztę. Przysyła mnie Lewu. Choracy, nie strasz mnie. Przysyłam. Nie chcę pominąć jednego kolesia. Kto pilny? Nie chcę gadać z sobą. Przysyłam mnie. Dobra, dobra. Dunka, dunka. Przysyłam mnie. O, dzięki. Dobra. Przysyłam. Mogę ich liczyć, ile już ten dostarczyłem. Przysyłam. Dzięki, wielkie dzięki. Przysyłam. Przysyłam mnie. Dobra. To chyba będzie ostatni rządek. Przysyłam. Dobra, chyba już tutaj wszystko. Hej, ty!
Dobra robota. Może będą z ciebie ludzie. Widzę, że jesteś wprost stworzony do tego zadania. Od tej pory będziesz to robił codziennie. Bierz się do roboty. Aha. Ja się tak powiem, że raczej nie będę miał zamiaru i dokopię ci pewnego dnia. Dobra. Mieliśmy tutaj wchodzić. A wtedy nie weszliśmy. W ogóle mam level? Mam level. Homer. Szukasz czegoś? Szukam pęknięć w tamie. Chyba jakiś topielec podgryza jej fundamenty. Paskuda uszkadza zębami i pazurami kamienie i drewniane pale pod wodą. Jeśli nie przestanie, całą tamę trafi szlak. Może mogę ci jakoś pomóc? Jasne. Spraw, żeby ta bestia przestała podżerać moją tamę. Dobra. Gdzie mogę ją znaleźć? Rozejrzyj się po drugiej stronie jeziora. Nikt tam nigdy nie zagląda. Założę się, że tam ma swoje leże. Dobra, koniec. Idziemy dalej. Po prostu. Tutaj potrzebujemy trochę grudy, żeby tam wejść. Dobra. Pogadajmy lepiej o czymś innym. O czym? Jesteś z obozu sekty, nieprawdaż? Jesteśmy Bractwem Śniącego, ale tak, pochodzę z obozu na bagnie. Jestem Bal Kagan. Niech Śniący zawsze będzie z tobą. Co tu robisz? Początkowo przybyłem tutaj, by werbować nowych ludzi do naszego bractwa. Ale ci barbarzyńcy mają w nosie swoje duchowe zbawienie, dlatego teraz zajmuję się wyłącznie sprzedażą ziela. Palenie ziela to dość popularne zajęcie w tych stronach. Może nawet zbyt popularne. Ledwie nadążam z kolejnymi dostawami. Dlaczego nie przyślą ci tu kogoś do pomocy? Miał mi pomagać Bal Isidro, ale on woli spędzać całe dnie w karczmie na jeziorze i wymieniać swoje ziele na ryżówkę. Obawiam się, że uzależnił się od alkoholu. Nie mogę raczej liczyć na jego pomoc. I Boże! Mógłbym ci pomóc w sprzedaży ziela. Tak duże ładunki ziela mogę powierzyć tylko innym członkom bractwa. Ale mógłbyś pomóc mi w rozdzielaniu prezentów. Jeszcze całkiem spora grupa ludzi nie miała okazji skosztować mojego towaru. Gdyby spróbowali, chcieliby kupować więcej, czyli zyski ze sprzedaży mogłyby wzrosnąć. Myślałem, że i bez tego ledwie sobie radzisz w pracy. Zająłem się już problemem Bala Isidro. Wysłałem wiadomość do Cor Caloma. Co będę z tego miał, jeśli zgodzę się rozdawać twoje prezenty? Mogę cię wynagrodzić na kilka różnych sposobów. Mogę ci podarować zwoje z magicznymi zaklęciami Śniącego. Albo mogę pomóc ci zostać jednym z nas, jeśli zechcesz. Utrzymuję dobre kontakty z Cor Calomem i Bal Tajonem. To bliscy przyjaciele samego Iberiona, naszego wielkiego mistrza. Wreszcie mogę ci zapłacić rudą, jeśli tak wolisz. 100 bryłek powinno wystarczyć, czyż nie? Dobrze, daj mi to ziele. Komu mam je rozdawać? Na pewno znajdzie się wielu chętnych. Porozmawiaj z ludźmi. Tylko każdemu z nich dawaj jedną porcję. I jeszcze coś. Jeśli pozwolisz, by ktoś odebrał ci ziele albo sam je wypalisz, naszą umowę uznam za nieważną. Oczywiście. Pokaż mi, co masz do zaoferowania. Jak sobie życzysz. Masz, ale piwo. Nie ma. Szkodnik, dobra. Tylko zachowaj to dla siebie. A dokąd to się wybieramy? A gdzie mogę pójść? Do Laresa. Chcę porozmawiać z Laresem. Ale Lares raczej nie będzie chciał rozmawiać z tobą. To już mój problem. Jak sobie chcesz. Przysyła mnie Mordrak. Mordrak już dawno tu nie zaglądał. Pewnie przeszedł na stronę starego obozu. To on mnie do was przyprowadził. Mordrak wrócił? Jakbyś go jeszcze spotkał, powiedz mu, że Lares chce się z nim widzieć. Mordrak dał mi coś dla Laresa. Co takiego? Pierścień. Założę się, że bardzo cenny. Dobra, możesz się zobaczyć z szefem. Dobra, dzięki.
Laras. Przestań pić. Chcę do was dołączyć. Tak? A co takiego możesz nam zaoferować? Przysyła mnie Mordrak. Mam dla ciebie pierścień. Cenna błyskotka. To taki zwyczaj. Część łupu oddaje się szefowi bandy. Ale skoro powierzył ci ten pierścień, musi mieć o tobie wysokie mniemanie. Chcę, żebyś poszedł do niego i przekazał mu wiadomość ode mnie. Powiedz mu, że potrzebuje kogoś w obozie na bagnie. Bractwo planuje coś dużego, a ja chcę wiedzieć, co się tam będzie działo. Gdzie mogę się tu czegoś nauczyć? Na przykład u mnie. Mogę ci pokazać, jak zwiększyć twoją siłę i zręczność. Dobra, ale siły i zręczności nie będziemy chcieli zwiększać póki co. Szkodnik. Zrobimy zapis. Odcinek 12, tak. A czy jaki odcinek 12? Musisz uważać na to. Cześć, jak leci? Chcesz coś kupić? Przydałoby mi się kilka drobiazgów. O, właśnie. Wino, ryżówka, ryż. Nigdy się nie nauczą. Ale piwa nie masz, nie? Takie sprawy załatwiało się inaczej. Nie ma. Szkoda. Jeśli myślisz, że kiedy. I komu mam rozdawać się ziele? Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Wyglądasz mi na kogoś, komu przydałoby się trochę bagiennego ziela. A masz je przy sobie? Dam ci 10 bryłek rudy. Wracaj, kiedy tylko zechcesz, bracie. To się chyba nigdy nie skończy. Dobra. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Kiedyś takie sprawy załatwiały. Wyglądasz mi na kogoś, komu przydałoby się trochę bagiennego ziela. Myślałem, a masz je przy... Wracaj. Tylko zachowaj to dla siebie, inni nie powinni... Dobra, dzięki, dzięki. Dunka, dunka. Wyglądasz mi na kogoś, komu... A ma... Wracaj. Dobra, nie chcemy. Wiemy, gdzie jest Lares. Mam już dość tej paplaniny. Mam przy sobie trochę bagiennego ziela. Może chcesz je kupić? Jasne. Masz tu 10 bryłek rudy. Zajrzyj do mnie jeszcze, jak będziesz miał... Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Dobra. Wiesz co, poruszasz się tak jakoś sztywno. Mógłbym ci pomóc. Mogę ci pokazać, jak należy balansować ciałem. Nauczę cię akrobatyki. Po kilku lekcjach nauczysz się skakać na większe odległości. Pokażę ci, w jaki sposób można złagodzić efekt upadku z dużej wysokości. Tylko nie myśl sobie, że będziesz mógł skakać Bóg wie skąd. Akrobatyka przyda ci się również w trakcie walki. Pokażę ci, jak bardzo szybko zmniejszyć lub zwiększyć odległość dzielącą cię od przeciwnika. Powodzenia! Dobra. Swoją drogą przecież przyszedłem do tego obozu, by się tego nauczyć. Masz. Wyglądasz mi na kogoś, komu przydałoby się trochę bagiennego ziela. A masz je przy sobie? Dam ci 10 bryłek rudy. Wracaj, kiedy tylko ze... Dobra. Uzależnieni wszyscy. Mam przy sobie trochę bagiennego ziela. Może chcesz je kupić? Jasne. Masz tu. Zajrzyj. Dobra. Jest moc. Tam na początku. Tam to mnie krzyżowałem. Tutaj jest dwóch szkodników. Dawaj. To się chyba nigdy nie skończy. Wyglądasz mi na kogoś, komu przydałoby się trochę bagiennego ziela. A masz je przy sobie. Wraz. Dobra, macie tę samą opcję dialogową, to chyba będziesz po prostu was pomijał. Przestań chlać. Nawet się nie poczęstujesz. A w sumie już chyba rozdałem. Dobra, zapis. Wilk. Zajmujesz się czymś jeszcze?
Skupuję skóry i futra od myśliwych. Gdybyś miał kiedyś taki towar na zbyciu, zgłoś się do mnie. A właśnie, właśnie. Krwiopijcy, nie. Rzeżówka, nie. No i Boże. Podrzeżony bełt, nie. Bruka rudy 10. Enter, przyjmij. Dobra, dzięki. No i co nam jeszcze zostało? No, to cholerne piwo. O Boże. Najemnik. Zawsze musi być jednak ziarnko prawdy. Nie jestem pewny, bo pewnie będzie się nas ograbić z tego. Masz. Chcesz trochę bagiennego ziela? Jasne. Masz tu 10 bryłek rudy. Jakbyś miał jeszcze kiedyś trochę ziela, no wiesz. Pewnie masz rację. Dobra. Kim jesteś? Nazywam się Torlow. Brałem udział w buncie załogi na pokładzie Królewskiego Okrętu. To chyba nie był najlepszy pomysł. Większa część załogi była po stronie kapitana. W ten sposób wylądowałem tutaj. Nie chcemy do was dołączać póki co. Nie łatw mi tak bruk ten pomału, to wiesz? Czekaj. Najemnik. Wiesz, dokąd leziesz? Nie, dokąd? To droga do siedziby naszego przywódcy. Lee! Inni nie powinni wiedzieć. Co muszę zrobić, żebyś pozwolił mi zobaczyć się z Lee? Nic. Tu nie stary obóz, a Lee to nie Gomez. On nie musi chować się za plecami całej armii siepaczy. Sam potrafi o siebie zadbać. My jesteśmy tu tylko na wypadek, gdyby nas potrzebował. Dobra, nie będziemy się z Guli. Także raczej się to nam nie sprzyda. Jest tu jeszcze kilka osób. Błagam, żeby jednokolwiek miał jakiś handel. Hej, nowa twarz! Kim jesteś? Nazywam się Gorn. Jestem najemnikiem w służbie magów. Czy w obozie są jeszcze wolne miejsca? Czy będę musiał wykopać kogoś z jego chaty? Chyba będziesz musiał. Jeśli naprawdę chcesz to zrobić, zacznij od krzykacza. Złapał dla siebie chatę przy samym wejściu do jaskini. Była pusta, ale tak naprawdę należała do nas. Nas? No nas, najemników. Najemnicy i szkodniki starają się nie włazić sobie w drogę. Ludzie Laresa nie mają wstępu do tej części obozu. W sumie to drobiazg, ale sukinsyn nie zapytał nawet o pozwolenie. Tym szkodnikom nie można pozwolić na zbyt wiele, bo zrobią się nie do wytrzymania. No do tak. Zobaczenia! Dzięki, Gor, dzięki. A, jesteś tutaj, ty krzykaczu jeden. O! Ludzie zawsze gadają. To jest właśnie to. Poczułem się teraz jak chwał Matka 17. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Rozdałem już całe ziele. Pierwsi klienci zaczęli się już do mnie zgłaszać. Wykonałeś kawał dobrej roboty. Co chcesz dostać jako wynagrodzenie? Rudę. Wezmę 100 bryłek rudy. Proszę bardzo. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Dobra. No to idziesz. Czy skaczesz? Dobra. Robimy zapis i w tym momencie będziemy kończyć kolejny odcinek modyfikacji do Gothica. Zapłacimy tutaj bruki rudy i postaramy się wejść do tej karczmy i kupić tę resztę piw. Co bądź, zapraszam was do kolejnych odcinków z modyfikacji do Gothica, Mroczne Tajemnice. Serdecznie zapraszam.